Dynamika w ogóle pokolenia Z jest zupełnie inna na wielu, wielu życiowych płaszczyznach. Teraz jesteśmy o wiele bardziej świadomi tego, co życie i świat nam. Oferują, jesteśmy też bardziej chętni na to, żeby z tego korzystać. Czy nie wydaje się, że czasami ta ogromna świadomość, czy samoświadomość, to potrafi być też obciążenie? Oj bywa, i to jakim? Ja też mam czasem takie momenty, że myślę sobie, ja chciałabym tak po prostu przestać się zastanawiać, czy to jest dla mnie, czy ja faktycznie tego chcę od życia. Kwestie rodzina, dzieci, relacje, że to spada jednak trochę na ten e, drugi plan. Nie chcemy. Mieć przylepionej takiej łatki tego, że o, ona ma to coś, bo to rodzice właśnie sobie na to zaprasowali, rodzice to wypracowali i ona po prostu dostała to w spadku. To brzmi jak ogromna presja też z jednej strony. O, jest ogromna, bo też jest, myślę, y, ogromna presja rodziców. Jest większe przyzwolenie też na to, że możesz powiedzieć, ale ja nie chcę mieć dzieci. Moje pokolenie jest pierwszym tak naprawdę pokoleniem, które będzie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Aleksandrą Pawlik i będziemy rozmawiać o tym, jakie są różnice pomiędzy moim pokoleniem, czyli pokoleniem milenialsów, a pokoleniem Gen Z. I weźmiemy tutaj pod lupę różne aspekty, zarówno zdrowia psychicznego, tego. Jak zmieniły się nasze priorytety, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. A ten odcinek powstał dzięki marce Oriflame, która tworzy kosmetyki i produkty, dzięki którym odkryjesz nowy wymiar szczęścia. I tylko na koniec chciałam wspomnieć, że pierwsza część tej rozmowy jest na kanale Oli, także bardzo serdecznie zapraszam Was do jej odsłuchania. A teraz już przechodzimy do odcinka. Ola, to ja, dzień dobry. Chciałam powiedzieć, witam cię tu serdecznie w rozmowach w Dresie, ale w sumie to jest druga część naszej rozmowy. Tylko teraz role się trochę zmieniły. Nie ukrywam, że dla mnie jest rola prowadząca jej bardziej komfortowa, więc ja się cieszę z tego układu. Że ja tutaj jestem jako i Bardzo się cieszę, aczkolwiek czuję się trochę nieprzygotowana, bo nie przyszłam w dresie. W ogóle nie przemyślałam jakoś tego. Y Powiem ci, że jesteś zwolniona z tego obowiązku. Ja też nie jestem w dresie. Bo byłam prowadzącą u siebie. Tak. tak. A poza tym i tego nikt, kto nas słucha nie będzie wiedział, bo nie są w stanie tego poczuć, ale mimo tego, że nagrywamy w kamienicy, to tutaj latem temperatury są raczej wyższe, aniżeli niższe i ja już testowałam siedzenie tutaj w całym dresie. Nie, nie sprawdza się. Nie, się. nie okay. sprawdza się. Um, Rozmawiałyśmy w pierwszej części tego podcastu u ciebie odnośnie tych takich różnic pomiędzy pokoleniem moim, milenialsów i twoim, Gen Z. I będziemy dalej tą rozmowę kontynuować, ale chciałam się zapytać, w ogóle zacząć tą rozmowę od takiego pytania, jak Twoim zdaniem zmieniły się wartości i takie priorytety? W postrzeganiu waszym, waszego poko pokolenia versus to pokolenie moje? Co dla was jest teraz bardziej istotne? Hmm. To jest ciężkie pytanie pod tym względem, że ja nie mam tutaj tego takiego benchmarku, bo nigdy twoim pokoleniem <śm> <śm> nie byłam. Natomiast mam różnego rodzaju oczywiście obserwacje, czy to biorąc pod uwagę jakichś moich starszych znajomych, czy właśnie jakąś część rodziny, moich, moich rodziców. I tak, no zdecydowanie te zmiany są zauważalne i myślę, że dynamika w ogóle pokolenia Z jest zupełnie inna na wielu, wielu życiowych płaszczyznach. W szczególności jeśli chodzi o takie podejście do życia, do kariery, do różnych relacji, do tego właśnie w jaki sposób chcemy się rozwijać. I wydaje mi się, że przede wszystkim... Teraz jesteśmy o wiele bardziej świadomi siebie, świadomi możliwości, świadomi tego, co życie i świat nam oferują. Jesteśmy też bardziej chętni na to, żeby z tego korzystać. Niemniej jednak, ja też tutaj muszę od razu zaznaczyć, że pewnie będę mówiła, będąc trochę. Jak to się mówi? Będę bardzo subiektywna, będę taka trochę bajazd, przez to, że mieszkam w dużym mieście i jestem, wiecie, młodą dziewczyną, która jest mocno sfokusowana na karierę. Więc to, że ja tak mówię, nie oznacza, że całe moje pokolenie też tak na, na świat patrzy. Ale myślę, że parę jakichś takich punktów na pewno tożsamych mam z, ze wszystkimi innymi przedstawicielami <grym> pokolenia <Z. grym> No tak, to też nawiązałyśmy do tego w Twoim odcinku, że no żyjemy trochę w takiej warszawskiej bańce i, i trzeba mieć tego świadomość, a odnośnie świadomości, bo to jest rzecz, która mnie zawsze zastanawia, jaka jest Twoja opinia na ten temat? Czy, czy nie wydaje Ci się, że czasami ta ogromna świadomość, czy samoświadomość? To potrafi być też obciążenie i, i taki, bym powiedziała, yy, wiesz, znaczy generalnie to jest super i to jest wszystko na plus, ale ja, ja na przykład z perspektywy rodzica sobie myślę, że kurczę przez to wszystko, co ja wiem, co, co może skrzywdzić yy, moje dziecko, czy co może wpłynąć na jego yy, życie dorosłe, to ja czasami mam wrażenie, że wiesz najlepiej byłoby w ogóle nic nie mówić, Odsunąć się i niech to dziecko, wiesz, samoroźnie, i że ta samoświadomość czasami bywa też dużym obciążeniem. Oj, bywa i to jakim. I ja też mam czasem takie momenty, że myślę sobie: Ja chciałabym tak po prostu przestać się zastanawiać. Nad moimi decyzjami, nad tym, jakie będą tego konsekwencje, nad tym, jakich powinnam dokonać kolejnych kroków, bo człowiek wpada po prostu w taką jakąś spiralę myślenia, a coś, coś mi się właśnie nie uda, zrobię coś źle, jak, w jakim kierunku ta, ta śnieżna kula gdzieś tam się potoczy, więc ja często, często mam takie momenty, że chciałabym po prostu. Tak prosto, linijnie iść przez życie i nie zastanawiać się nad mm -mm. tym, jakie e, będą też, powiedzmy, właśnie konsekwencje tych moich, e, tych moich działań. To w ogóle taki fun fact, powiem, to będzie nie, może nie do końca na temat rozmowy, ale mam takie, nie wiem, czy mogę to nazwać marzeniem, ale chciałabym kiedyś, jak już e, zejdę z tego świata... <laughs> Przepraszam, że wchodzimy w ogóle na takie dramatyczne tematy na, na 30 sekund, ale chciałabym sobie kiedyś um, mieć taką możliwość obejrzenia swojego życia w sali kinowej, ale z opcją zobaczenia, jakby się to życie potoczyło, gdybym dokonywała innych decyzji. Okay. Nie chciałabym robić tego teraz, no tak. bo wtedy już pewnie w ogóle bym nie wjechałabym no. na taki overthinking, że, że nie wiedziałabym się jak, jak się z tego pozbierać, ale już tak kiedyś, jak już wiesz, to wszystko sobie minie, to chciałabym zobaczyć w jakim kierunku innym moje życie mogłoby się um, potoczyć. No ale to właśnie pokazuje, że ja się cały czas zastanawiam, bo jestem przecież taka świadoma, co nie? I, i wiem, że tyle jest możliwości, tyle jest okazji um, i wydaje mi się, że ciężkie jest to w aktualnym, właśnie współczesnym świecie, aby potrafić się też zdystansować i powiedzieć sobie: hej, Ola, chwila. Zatrzymajmy się i zapytajmy siebie samej, w jakim ja jestem teraz miejscu? Czy to jest dla mnie, czy ja faktycznie tego chcę od życia, czy to jest tylko na przykład właśnie jakaś presja społeczna, która jest na mnie nakładana? Mm. No właśnie, bo skoro powiedziałaś o tym, czego ty chcesz od życia i od. Presji społecznej. Mm, A nawet często nie presji takiej tak. społecznej, przepraszam że ci przerwę, ale takiej presji, którą ja sama, sama na siebie nakładam. No ale mówiąc właśnie o tym, czego Ty chcesz, czy, czy pokolenie Gen Z, yy, za które trochę dzisiaj się wypowiadasz, trochę. Staram się nie yy, zrobić nam yy, złego PR-u. Yy, to myślisz, że yy, postrzeganie waszego happy place. Się zmieniło i że nie wiem, przykładowo, w waszym happy place bardziej jest teraz samorealizacja, kariera zawodowa, dążenie gdzieś tam do swoich celów, a mniej na przykład nie wiem, rodzina, związki. Jakbym miała na to popatrzeć w takiej szerokiej perspektywy, to zdecydowanie tak. Zmieniło się właśnie tutaj w tym kierunku. Większej samorealizacji, takiego fokusu tylko i wyłącznie na siebie, na to, żeby się rozwijać. No często również ta kariera, ten zawód, a właśnie kwestie rodzina, dzieci, relacje, że to spada jednak trochę na ten drugi plan, co dosyć często też potrafi być zgubne, jeśli nie potrafimy jakoś tego wszystkiego zbalansować i właśnie odnaleźć się w tym wszystkim. Um, Odnaleźć siebie w tym wszystkim. Jakbym miałaś tak wypowiadać stricte za moją bańkę, w której sobie żyję, no to zdecydowanie powiedziałabym, że w ogóle kariera to jest no, to jest jednak tutaj fokus chyba numer jeden. Ale wydaje mi się, że to związane z tym, że my właśnie chcemy być bardziej tacy niezależni, samodzielni. I ja nawet mając jakiś znajomych, którzy, bo my, ja, moje pokolenie jest pierwszym tak naprawdę pokoleniem, które będzie dziedziczyć. Po swoich rodzicach, coś, co osiągnęli rodzice, bo nasi rodzice, moi rodzice. To jest pokolenie, które musiało zazwyczaj zapracować na wszystko od zera. Tak. A moje pokolenie jest pierwszym pokoleniem, które prawdopodobnie już coś po rodzicach dostanie. Dostaną albo przedsiębiorstwo, albo mieszkanie, albo po prostu gdzieś tam jakiś majątek, który rodzice uzbierali. No i teraz pojawia się pytanie, jak my sobie w ogóle z tym poradzimy. Hmm. Czy my będziemy w ogóle chcieli z tego skorzystać, bo wydaje mi się, że mimo wszystko w nas jest jednak duża potrzeba tego, że my chcemy osiągnąć coś sami. I nie chcemy mieć przylepionej takiej łatki tego, że o! Ona ma to coś, bo to rodzice właśnie sobie na to zapracowali, rodzice to wypracowali, i ona po prostu dostała to w spadku. To brzmi jak ogromna presja też z jednej strony. O, jest ogromna, bo też jest, myślę, ogromna presja rodziców, którzy chcą, żeby jednak to, to nasze pokolenie w sensie dzieci. Właśnie na przykład przejęły, czy to firmę, żeby też widząc możliwości, jakie oferuje nam współczesny świat, no to oczywiście no, rodzice zawsze chcą dla nas jak najlepiej. I tutaj nie ma się co dziwić, ty sama jesteś teraz mamą, <laughs> więc możesz się z tym bardzo mocno utożsamić. I nie dziwi mnie to, że nasi rodzice też są bardzo tacy sfokusowani na to, żebyśmy tutaj kariera, właśnie, praca, dobre zarobki, jakieś studia, nie studia. I szczerze powiedziawszy, rzadko kiedy spotykam się z takim podejściem, właśnie starszego pokolenia, które mówi, najważniejsze jest to, żebyś ty był po prostu jakby szczęśliwy z rodziną, właśnie dzieckiem i tak dalej, tylko zawsze jest najpierw musisz sobie sam ułożyć życie, prawda? Żeby ono już było stabilne, takie bezpieczne, żeby ewentualnie temu dziecku, czy, czy właśnie tej rodzinie, no można na początku było em, jakiegoś słowa mi brakuje, można było za, 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 za yy, <laughs> to, jest, to jest właśnie język polski. Że to będzie, że ja mogę to nie zaoferować, tylko zapewnić? Zapewnić właśnie tak, że właśnie trzeba najpierw zapewnić yy, ten taki stabilny byt. I yy, ja się w pełni w sumie z tym, z tym zgodzę, prawda? Bo, bo też wydaje mi się, że nasi rodzice oni nie zawsze mogli zapewnić ten taki stabilny mm. byt, a już rodzice naszych rodziców to już prawdopodobnie praktycznie nigdy nie było to możliwe. Więc nie dziwię się, że mając takie możliwości, i, I to jak Twoje pokolenie, starsze pokolenie jeszcze niż Twoje, właściwie postrzegają ten współczesny świat że to jest taki fokus numer jeden, żeby najpierw zapewnić sobie ten byt, no bo ja tego nie miałem, to chociażbyś ty to miał, a później będziesz właśnie się skupiał na, na na przykład tej rodzinie czy dziecku, ale później mamy taką historię, że ja w moim wieku, czyli tam wiecie te 25 lat, idę na jakieś spotkanie rodzinne, mam wiecie do czynienia tutaj jakaś ciocia, wujek, babcia, no i oni zaczynają mnie pytać, no a kiedy nam jakiegoś kawalera przeprowadzisz? To było moje pytanie, właśnie chciałam się zapytać ciebie, czy jak jeździsz na te spotkania rodzinne? To znaczy, że nikt się ciebie nie pyta, a kiedy jakiś kawaler, a kiedy jakiś ślub, a kiedy dziecko. Czy to, to już się nie pojawia, czy, czy się pojawia rzadko? Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo akurat stricte u mnie się to chyba jakoś tak nie pojawia za często, bo u mnie wciąż pojawiają się pytania, co ja w ogóle robię w mojej pracy, więc <ścoughs> to jest tego typu historia, ale to prawda? U mnie też się te pytania <ścoughs> Więc ja wtedy muszę tłumaczyć, na czym polega na przykład właśnie taka działalność w mediach społecznościowych, mimo tego, że w sumie teraz robię też kilka innych rzeczy, które nie są z tym związane. No ale to, to dobra, to w ogóle jest inna teraz historia nie <laughs> Tym, nie o tym mówimy, ale no tak słyszę, wiesz, od moich znajomych, czy to jak rozmawiam po prostu z ludźmi w moim wieku, czy też nawet młodszymi, że niby ta kariera, ta stabilność finansowa przede wszystkim, ale przychodzi któryś moment właśnie w tych latach dwudziestych, gdzie zaczyna się to pytanie pojawiać, czyli okay. właśnie. Związek, relacja, później rodzina, dzieci. No, i tak na przykład, jak patrzę na moje pokolenie mm, mieszkające w mniejszych miast, miejscowościach, no to faktycznie tam pojawia się to wcześniej niż na przykład w tej naszej bańce mieszkania w, w dużym mieście. Że tutaj jest mocno, mocno jednak fokus najpierw na tę karierę i chyba jest większa też taka mm, bardziej, jest większe przyzwolenie też na to, że możesz powiedzieć. Ale ja nie chcę mieć dzieci. Ja nie chcę zakładać domu. I wydaje mi się, że u nas e, tak właśnie jak my sobie żyjemy, też właśnie w tym takim świecie trochę bardziej mediów społecznościowych, no i też właśnie duże miasto, to, jest, to bardzo jest duża różnica. I jak żyjesz sobie, sobie w tej bańce, to się później okazuje, że to jak wygląda Warszawa, a jak wygląda właśnie gdzieś życie, powiedzmy w mniejszym polskim mieście, no to, to często są dwa różne, dwa różne światy. Ale na przykład, tak jak ja wiesz, patrzę po swoich znajomych, po swoim pokoleniu, no to. Coraz częściej się spotykam z takim stwierdzeniem, ja to w sumie chyba nie chcę mieć w ogóle dzieci. I that's fine, w sensie okej, okay, spoko, no, koniec końców, no to ty masz być szczęśliwy ze sobą i z tym, jakie podejmujesz decyzje. I to jest super, że też nasze pokolenie, znaczy moje pokolenie, ma odwagę do tego, żeby to powiedzieć i wiesz, powiedzieć, że okej, okay, no ja nie chcę mieć dzieci, nie będę spełniać zachcianek, planów, na przykład, moich rodziców, mm. bo wydaje mi się, że w starszych pokoleniach niestety było to, to częstsze. Chociaż też no, nie chcę tak generalizować, ale. No. Tak, no, znaczy, ja miałam tą odwagę, że powiedzieć, że nie chcę mieć dzieci. Okej, okay, sytuacja się w ogóle to, to jest śmieszne, co teraz powiem, bo, bo to dokładnie udowodni, że teoretycznie ktoś miał rację, ale ja miałam odwagę mówić, że nie chcę mieć dzieci i zawsze słyszałam, Oj, zobaczysz, to ci się zmieni. Okej, okay, zmieniło się. Jestem akurat. Wiesz, to, 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 jak to się mówi, reguła nie przypadek potwierdzający regułę. No jestem tym przypadkiem potwierdzającym regułę, że mi się to zmieniło, ale wiesz, to nie musiało się zmienić. I, i, i dla moich, znaczy, jak ja jeszcze takie stwierdzenia rzucałam, to jeszcze rzeczywiście. Rzadko kiedy odpowiedział na to, na to było okej okay, okay. rozumiem. Mm -hmm. To raczej było na zasadzie albo przekonywania, albo bulwersacji, albo właśnie zmieni ci się nie? Za, za parę lat. Teraz na tym etapie, na którym jestem, to teraz mi się zmieni fakt, że nie chcę mieć drugiego dziecka, na przykład. Mm -hmm. Bo mówię, że nie chcę, to to oczywiście teraz jeszcze za zobaczysz za jakiś czas i zapomnisz, jak, jak było małe dziecko i tak dalej i tak dalej. No ale skoro presja. Em, to przeciwieństwem presji, właśnie, będzie to happy place. I zastanawiam się, na ile rzeczywiście ta kariera zawodowa to jest to happy place, czy może jednak potrzebujesz ty takiego czegoś zupełnie innego, oderwanego od twojej pracy, co sprawia, że ty się relaksujesz, resetujesz yy, i masz te swoje pięć minut. Hmm. Czy pracujesz 24 H, 7 dni w tygodniu? Zobacz, biorąc pod uwagę naszą działalność i różne inne rzeczy, to myślę, że trochę tak jest. Ale właśnie powiedziałabym, bo tak myślę sobie, mam cały czas taki problem z tym, że jednocześnie chcę się wypowiedzieć za całe pokolenie, ale wiem, że nie mogę, bo ja jestem tylko jedną hmm. osobą w tym samym pokoleniu. Um, ale myślę, że my mamy takie podejście, że my nie chcemy przepracować ani jednego dnia naszego życia. Że my jednak chcemy, jakby my. Um, My nie chcemy, jakby my pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. Mm. I fajnie jest, tak mówiłyśmy już o tym u mnie w odcinku, ja o tym wspomniałam, że też moje pokolenie myślę, że już jest tak mniej chętne na to, żeby pracować dla kogoś po 15 godzin dziennie. Ale pracować dla siebie to już można, ewentualnie już można. jak się widzi perspektywę tak. rozwoju. I ja też jestem tego w ogóle 100% przypadkiem, że dla siebie to jasne, to ja mogę zarwać nockę. Chociaż oczywiście no, też są pewnego rodzaju granice, których warto się nauczyć, i jak już wiemy, że po prostu zajeżdżamy się psychicznie, mentalnie i fizycznie, no to wtedy trzeba hmm. powiedzieć sobie stop. I trzeba umieć powiedzieć sobie to, to stop. Ale myślę, że. No jest, tak, w sensie ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę jeśli znajdziemy gdzieś sobie jakieś takie zajęcie, w którym czujemy, że się spełniamy, w którym czujemy rozwój i, i nie czujemy właśnie, że pracujemy, że stajemy rano i sobie o oh, kurde, znowu się do Dobra. tej pracy. I naprawdę życzę każdemu, żeby znalazł sobie, takie, znalazł sobie takie zajęcie, gdzie będzie miał motywację do tego, żeby codziennie rano stawać hmm. i, i nawet odhaczać kolejne taski, które <grym trzeba <grym zrobić, <grym ale że będzie to taka motywacja właśnie po ja wiem, że ja coś z tego wyniosę, ja wiem, że to jest dla mnie rozwój. Może, okej, okay, jakieś poszczególne rzeczy nie są jakieś dla mnie Najprzyjemniejsze. Znowu trzeba jechać na kolejne spotkanie z klientem, jest jak mi się nie chce, bo oni wszyscy po prostu tak marudzą i są wieczne jakieś problemy. Deadliney po prostu na wczoraj. Praca w marketingu, deadliney zawsze na wczoraj, ale że jednak na koniec dnia masz takie poczucie, że zrobiłaś dobrą robotę i, i faktycznie jest to. Kolejny krok do, do jak, jakiegoś takiego rozwoju, tak właśnie próbuję znaleźć definicję w ogóle tego rozwoju zawodowego i taką właśnie definicję tego happy place dla mnie, bo myślę, że na pewno ścieżka zawodowa ma tutaj sporo, sporo do powiedzenia, aczkolwiek, no właśnie, to jestem, to jestem ja i jakieś hmm. moje, powiedzmy, ambicje, plany i, i cele, ale jak myślę sobie, że. Um, też miałam okazję rozmawiać nawet wielokrotnie z osobami w moim wieku czy młodszymi, które mówią, że one chciałyby po prostu na przykład założyć tą rodzinę. I ja teraz jeszcze w ogóle co mogę dopowiedzieć od siebie, że um, ja też powiedziałabym, że na przykład założenie rodziny byłoby dla mnie jakimś... To byłoby marzenie w moim życiu. Dlatego, że ja y, mam taką... Nie wiem, czy jakąś ciekawą definicję marzenia, ale dla mnie marzenie to jest coś, na co ja nie mam w pełni wpływu. A wszystko inne, na co ja mam wpływ, to jest po prostu mój cel. I ja wiem, że ja to zrealizuję, tylko po prostu muszę chcieć. Jasne. Natomiast już na przykład właśnie założenie rodziny, no nie do końca mam stuprocentowy wpływ na to, i dlatego ujęłabym to właśnie w kontekście mojego marzenia, ale właśnie gdzieś tam jednak w głowie mam to, że na początku chciałabym. Trochę z tego życia tak pokorzystać i y, y, też właśnie po prostu wyciągnąć jak najwięcej z tego momentu, w którym jestem teraz. Jeśli czuję, że właśnie na przykład w tym momencie mam fokus na karierę i chcę, żebym y, i chcę właśnie mieć ten w ogóle fokus na karierę, no to z jakiegoś powodu. To po prostu jest ten moment hmm. dla mnie I, i chcę po prostu z tego wyciągnąć... Coś się powtarzam, coś się zamotałam chyba w tym, co nie, chciałam powiedzieć, ale nie ma to bardzo tak, dużo tak, sensu. Tak, że, że chcę wyciągnąć z tego po prostu jak najwięcej, no bo może mi się zaraz odmieni i hmm. może stwierdzę, że jednak mam inne priorytety w życiu i inne rzeczy dają mi szczęście, dają mi inspirację, inne właśnie e, doświadczenia są dla mnie tym happy place. Happy place. No. A to nie bywa czasami samotne, bo rozmawiałam, wiesz, tutaj raz e, z, e, teraz, żeby mnie skłamała, czy to była pani psychiatra, czy pani psycholog, e, ale to była właśnie rozmowa na temat tego, że to pokolenie Gen Z, młodsze jeszcze, e, często właśnie boryka się z samotnością przez tą ilość też wyborów, które macie i to, jak bardzo wam ta technologia e, w tym wszystkim, mimo wszystko, nie pomaga. E, jak Ty to widzisz w ogóle, jak, jak widzisz ten wpływ technologii na, wo, na Wasze pokolenie i też właśnie na, nie wiem, randkowanie, czy na e, jakieś takie relacje w ogóle towarzyskie, bo to niekoniecznie tylko e, partnerskie, tak. tak, tak. Wydaje mi się, że jesteśmy dosyć samotnym pokoleniem. No, mm. mimo wszystko, że te media społecznościowe, wszystkie aplikacje spowodowały, że mnóstwo z nas z tą samotnością się boryka. I no, też biorąc pod uwagę, wiesz, nawet stricte takie kwestie coraz większej ilości przypadków depresji, niedepresji, no to to coraz częściej też dotyka coraz to młodszych osób, co jest w ogóle, no jak wiesz, ja sobie myślę o osobach, które mają 15, 16, 17 lat i one już mają właśnie problemy tej takiej natury mocno psychicznej, psychologicznej, no to ja myślę sobie, że ty, no, ty, jakby wiesz, to będzie miało ogromne oddziaływanie na późniejsze lata życia tak młodego, um, tak młodego człowieka. O tyle dobrze, że gdzieś tam też to moje pokolenie wydaje mi się, że jest mocno świadome w dużej mierze właśnie tego, jakie Jaki wpływ ma zdrowie psychiczne na nasze codzienne życie, i też nie boimy się o tym mówić otwarcie i nie boimy się prosić o pomoc i faktycznie chcemy z niej skorzystać, no bo też wiemy, że po prostu są takie możliwości, że po prostu na przykład można pójść na terapię, prawda? Mm. I to jest jakaś tutaj opcja. Natomiast wracając w ogóle do Twojego pytania, no to te media społecznościowe też w ogóle ja mam taką zapewne no inną perspektywę, którą Ty też masz, właśnie jako twórczyni internetowa, prawda? Że to nie dość, że Ty jesteś Obserwatorką, to jeszcze jesteś osobą, która tam dokłada trochę swoją cegiełkę do tego wszystkiego, prawda? I ja na przykład odczuwam w ogóle bardzo dużą mm, taką odpowiedzialność społeczną, jeśli chodzi o, o moją działalność, bo ja wiem, że do mnie na przykład też mogą się porównywać inne osoby, mm. inne dziewczyny, e, do tego, co ja pokazuję w tych swoich mediach społecznościowych, no bo jednak te media społecznościowe, no to. No to to jest taki obrazek, prawda? Tylko, że właśnie to jest taki jeden kadr z tego całego filmu. A tego całego filmu zazwyczaj na tym, na przykład, nie Instagramie widać. nie widać. Um, więc, zarówno media społecznościowe, zarówno już nawiązując nawet do kwestii jakichś relacji romantycznych, aplikacje randkowe, myślę, że to bardzo zmieniło dynamikę. Um, rozwoju w ogóle jakichkolwiek właśnie relacji w tym naszym pokoleniu. I tak z jednej strony, co właśnie mówiłyśmy już u mnie, że jest tak dużo, dużo możliwości, prawda? <laughs> Tylko, że właśnie jak jest za dużo możliwości, no każdy z nas wie, jak idziemy do sklepu i mamy 10 półek z jednym produktem, w sensie z produktem jednego rodzaju, no to stoimy tam kolejnych 30 minut, bo nie wiemy na co się zdecydować. A jakby były jakieś dwie rzeczy do wyboru, tak samo jest w menu w restauracji, prawda? Mamy trzy okay. pozycje, od razu wybieramy, mamy 30, zastanawiamy się przez 10 Minut, no i tak samo jest z ludźmi, tak samo jest z aplikacjami randkowymi, ze wszystkimi znajomościami, że tych możliwości jest dużo. No i my tak bardzo też celebrujemy to, że jest tyle tych możliwości, prawda, bo z tylu rzeczy możemy em, korzystać, ale niestety później się okazuje, że właśnie mamy takie postrzeganie, że zawsze może być coś lepszego, zawsze może coś lepszego na nas czekać, więc dlaczego by nie sprawdzić, dlaczego nie swajpnąć dalej, dalej, dalej. E, I no w którymś momencie okazuje się, że w sumie. Sami nie do końca wiemy co jest tą najlepszą możliwością dla nas myślę hmm. a to znaczy że w waszym pokoleniu już nie ma takich sytuacji że wiesz siedzisz w kawiarni i podchodzi do ciebie wysoki przystojny brunet albo jesteś gdzieś na drinku i nagle ktoś się do ciebie przysiada bo wiesz ja słyszę tylko narrację i dla mnie to trochę brzmi jak taki matrix dla osoby z mojego pokolenia, że teraz wszyscy poznają się tylko i wyłącznie online. I zastanawiam się, czy takie sytuacje z, pra z prawdziwego, jak to zabrzmiało, ale z takiego prawdziwego życia, e że to już zupełnie upadło, że takie rzeczy już się totalnie nie zdarzają. Zdarzają się. Też <noise> słyszę czasem o takich historiach, ale chyba nawet. Częściej słyszę, że o, poznaliśmy się tam w aplikacji randkowej albo gdzieś nawet na Instagramie w mediach społecznościowych, bo to też się zdarza, że po prostu skomentujemy komuś jakieś mm. zdjęcie, jakiś znajomy znajomego albo gdzieś się widzieliśmy i ten pierwszy kontakt no, jest właśnie najczęściej poprzez jakąś platformę społecznościową. Hmm. Wydaje mi się, że też... Ja nie chciałabym, żeby w ogóle tutaj była taka narracja, że to jest w ogóle coś złego, bo te media społecznościowe myślę, że są super pod tym względem, że właśnie możemy mieć ten kontakt z innymi ludźmi, taki jakiego wcześniej nie miały nie właśnie te starsze, te starsze pokolenia, no bo też y, ja mam dużo takich znajomości i myślę, że każdy z nas taką jakąś znajomość znajdzie, y, że właśnie poznaliśmy się czy to przez media społecznościowe albo że kontakt jest utrzymywany właśnie przez te media społecznościowe, a kiedyś musiałby być utrzymywany przez listy, które dochodziły po miesiącu mm. I, i faktycznie ciężko było o taką relację zadbać. No ale z drugiej strony, dbanie o relacje przez komunikator społecznościowy, w sensie to się nie da. No okej, okay, to jest fajne <laughs> dla takiego utrzymania, dowiedzenia się, co tam jak tam, ale no, nawet w kontekście tych relacji romantycznych mówi się, że jak kogoś poznajemy przez aplikacje randkowe, to trzeba jak najszybciej doprowadzić do spotkania na żywo, no bo my same wiemy, jak to wygląda w mediach społecznościowych i myślę, że dużo ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że no tam nie jest wszystko prawdziwe, a wręcz bardzo dużo rzeczy jest mocno przekłamanych, podkoloryzowanych i jednak dobrze jest później przetestować w życiu rzeczywistym, czy na przykład ta osoba, z którą rozmawiamy, no to to jakie ona sprawia wrażenie w internecie, sprawi też takie wrażenie właśnie w świecie realnym. No i ci, którzy randkowali e, przez aplikację, wiedzą, że często są to dwa różne obrazy. Ale to też, nawet wiesz, ja nie chcę, żeby to jakoś tak zabrzmiało, że wszyscy po prostu, wiesz, kłamiemy w tym internecie i pokazujemy jakiś inny obrazek. No ale po prostu czasem tak jest, że. Wiesz, to, jaką jesteśmy osobą w internecie, też nawet często wydaje mi się, nieświadomie trochę kreujemy obraz, chcemy wykreować no obraz właśnie, jakiejś możemy osoby. No właśnie może pokazujemy taką wersję siebie, jaką byśmy chcieli wyjść. Oczekić najlepszą, po prostu. oczywiście, bez skazy. no, więc, więc ja też jestem zawsze bardzo za tym, żeby jednak poznawać się w życiu realnym. I ja też na przykład to jest akurat mocno związane z moją działalnością w internecie, że ja też nie lubię bardzo, jak mnie poznaje ktoś przez internet, bo ja mam takie poczucie, że ja nie zaczynam z czystą kartą tej mm. osoby, i muszę tak trochę dogonić jakiś wizerunek, który ona sobie wy wykreowała w swojej głowie. Na pewno. No. Ale wspomniałaś y, wcześniej trochę już y, o tym takim aspekcie zdrowia psychicznego, też, że jesteście dużo bardzo, bardziej świadomym pokoleniem, albo może nie bardziej, ale świadomym pokoleniem. Y, jak twoim zdaniem to się zmieniło? Oczywiście patrząc. Tylko z Twojej perspektywy? Um, czy, czy to podejście Wasze do zdrowia psychicznego już jest zupełnie inne? Czy jest na to dużo większa tolerancja? A może wręcz to już jest coś takiego normalnego, że jak ktoś nie chodzi na terapię, to, to, jest, aż to o, o nie jak, Chodzisz bo? na terapię? Powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że w ogóle w niektórych przypadkach tak to trochę jest, że jak że ktoś Ci mówi, że nie był nigdy na terapii, to wiesz, jest takie, ale zawsze coś się znajdzie, powinieneś pójść, prawda? Ale to ponownie wydaje mi się, że też życie w dużym mieście i właśnie wychowywanie się. Otaczanie się ludźmi, którzy właśnie mają podobne podejście, prawda? I jest właśnie duża akceptacja na to, że są problemy tutaj pokroju tego zdrowia psychicznego, że one po prostu są powszechne. I, i teraz jesteśmy świadomi tego, i wiemy, że one. Dotyczą dużej, naprawdę dużej ilości ludzi, i ludzie też się z tym aż tak nie kryją, przez to, że właśnie jest to akceptowalne, więc łatwiej nam jest o tym po prostu mówić i szukać tej, tej pomocy. Miałam jakąś taką myśl w głowie wcześniej, o której chciałam powiedzieć. A wiem, też myślę, że dużo dobrej roboty. Dobrej i niedobrej. Zrobiła ta technologia. No bo okej, okay, faktycznie media społecznościowe na przykład sprawiają, że zamiast porównywać się do kilku koleżanek... Ze szkoły czy z pracy, no to porównujemy się do kilkuset dziewczyn dziennie, które widzimy właśnie na jakichś platformach społecznościowych. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak bardzo sporo ten internet przyczynił się do tego, że jednak te wszystkie takie problemy i koncepcje psychologiczne dotyczące właśnie tego zdrowia psychicznego, że. My teraz w ogóle wiemy o ich istnieniu um, i łatwiej jest nam znaleźć. Jakby siebie w tym wszystkim. Łatwiej nam jest znajdywać właśnie w sobie jakieś konkretne, powiedzmy, cechy, które mogą gdzieś tam zasygnalizować, że okej, okay, kurczę, to to, że na przykład ja codziennie rano budzę się z myślą, że ja nie chcę przeżywać tego kolejnego dnia, no to, to, to nie jest tak, że każdy ma takie podejście, prawda? I no, nawet właśnie na, no, głupie jakieś, jakieś, wiesz, rolki, TikToki chociażby, TikTok uważany za tę taką platformę, gdzie po prostu tylko ludzie tańczą i robią jakieś głupoty, to ja powiedziałabym, że Dużo jednak te platformy y, dały nam takiej, takiej wiedzy, takiej przystępnej wiedzy. To jest chyba słowo klucz, że nawet y, chociażby to niezwykle już stare pojęcie y, w ogóle narcyza w psychologii, tak. że to kiedyś było takie o, że narcyz, ale to w sumie tak naprawdę kto to jest, jakie on ma cechy, a że teraz to się stało bardziej takie przystępne dla nas, że my już wiemy trochę, jak szukać tych narcyzów w naszym y, społeczeństwie. Albo na przykład też y, już nie wiem, wiemy. Y, jak, jakie cechy ma osoba, która jest właśnie people pleaserem, prawda? Mm. Która zawsze stawia innych ponad, ponad siebie. siebie i łatwiej nam jest właśnie siebie w tym znaleźć i to jest akurat pierwszy krok do tego, żeby później po prostu gdzieś tam albo poprosić o pomoc, albo samemu skupić się na sobie i, i gdzieś tam spróbować czy to coś naprawić, zmodyfikować i też wydaje mi się, że mamy większą taką Kurczę, nie wiem, czy potrzebę. Potrzeba to będzie złe słowo, ale że jakoś tak chcemy jednak w ogóle być bardziej świadomi siebie, siebie. Pewnie słowo klucz, bo myślę sobie, że to, co powiedziałaś, to jest wszystko prawda, ale to też wymaga pewnego rodzaju filtra i. Tutaj znowu nawiązuję do tej swojej rozmowy z tą panią psycholog, bo ona mówiła też o czymś o takim zjawisku, że właśnie przez tą ilość technologii i informacji też, które mamy, jeżeli ich nie potrafimy filtrować, to idziemy sobie na pierwszą randkę i myślimy sobie dobra, czerwone flagi. I nagle wiesz, akurat Uda się odhaczyć i to już jest nie, nie, osoba jest skreślona. Bo na pierwszej radce okazało się, że ona ma trzy czerwone flagi z tego TikToka, A nawet jedną, Albo jeszcze skreślamy tę osobę. I czasami można to wziąć trochę za daleko i zbyt dosłownie, bo, bo na pewno no nie wiem, jaka jest Twoja opinia na ten temat, ale jednak ty, ponieważ tych informacji jest tak strasznie dużo w social mediach, czy to na Instagramie, czy na TikToku, czy na innych platformach społecznościowych to też trzeba je bardzo umiejętnie wybierać. Tym bardziej, że Instagram też nam lubi podsyłać te treści, które my już oglądamy, nie? Powiedziałabym, że tutaj w ogóle takim pierwszym dobrym krokiem byłoby zrozumienie tego, jak w ogóle działa algorytm mediów społecznościowych. Prawda, że on bardzo łatwo em, wyczuwa, co nam się podoba, w jakie treści my się bardziej angażujemy, no i automatycznie później podobnego e, rodzaju treści są nam e, podsuwane. I tu, właśnie to, co ty powiedziałaś, jest potrzebny ten filtr. I to nie jest tak, że jak coś mi się pokazuje na Instagramie, to tam po prostu od wszechświata dostaje znak, że to na pewno jest dla mnie, tylko to po prostu ci, co stworzyli. Em, Platformy społecznościowe no, chcą jak najwięcej zarabiać, więc dają nam takie treści, które no, wiedzą, że my przy nich spędzimy jak najwięcej czasu i będziemy cały czas patrzeć po prostu w te nasze, w te nasze telefony. Chciałam nawiązać do czegoś, co powiedziałaś, ale nie wiem, nie wiem, o co chciałam się zahaczyć, bo ty wspomniałaś o tym, o tym przebodźcowaniu mm. i, i właśnie tej um, filtracji. Zastanawiam się w ogóle, jak się tego nauczyć i nie potrafię chyba znaleźć odpowiedzi. Że to jest chyba w ogóle taki też ciągły proces. No tak, bo teraz e, to jest jeszcze kolejny temat, z którym. E, ale, ale nie wiem, czy wasze pokolenie się bardziej z tym zmaga niż e, moje. To jest ta taka umiejętność życia w ogóle bez tych social mediów, technologii. Teraz wchodzi w ogóle sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja, więc to jeszcze wyższy level. Mm. Myślę, że tutaj, myślę, że w tym akurat możemy być podobni, chociaż wydaje mi się, ale może, może mi się tylko wydaje, że Twoje pokolenie właśnie jako ten luksus, bo nawet było takie zdanie, które tam się przebijało przez internet, że, że, że wiesz, wyłączony telefon to jest nowy luksus, czy coś w tym stylu. I czy faktycznie myślisz, że trochę tak jest dla Twojego pokolenia, że teraz to idzie w drugą stronę, że właśnie ten dzień bez social mediów to jest to happy place i dzień luksusu? Nie jesteś najlepszą osobą, żeby, żeby być o to pytano. Hmm. Myślę, że doceniamy takie momenty, kiedy na przykład. Znaczy, najpierw się irytujemy, jak gdzieś jedziemy, i się okazuje, że nie ma zasięgu, i nie można wrzucić relacji na Instagrama, ale później ja doceniam bardzo takie momenty, gdzie faktycznie nagle można się wyłączyć od świata, ale to też wydaje mi się, że trzeba znaleźć sobie. Trochę jakąś alternatywę, hmm. ale to jest w ogóle smutne, że ja tak mówię, że trzeba sobie znaleźć jakąś alternatywę, bo to oznacza, że w takim razie w moim happy place jest bycie w mediach społecznościowych, prawda? I ciągłe bycie online, e, ale też trzeba może umieć docenić jakąś alternatywę, która się pojawi i po prostu tą zmianę warunków, zmianę okoliczności. No, doceniamy właśnie zazwyczaj, jak już tracimy. <laughs> Natomiast, no, powiem ci szczerze, że ja myślę, że to nasze pokolenie już wiesz na. Tak długo wychowujemy się w mediach społecznościowych i yy, czy znaczy w mediach społecznościowych, no tak w sumie też i z mediami społecznościowymi, z tym dostępem do wszystkiego. Że to w ogóle jakby nam to zabrać to jakby z ręki. To się, ale to w ogóle wiesz, nawet jakieś takie kuriozalne, błahe rzeczy, w stylu jedziesz gdzieś, łączysz Google Mapsa, no potrzebujesz tego, tego internetu, prawda? Um, chcesz się skontaktować z mamą, z przyjaciółką, piszesz na Instagramie, na Messengerze. E, I też no nie powiedziałabym, że to jest coś... No w sensie to nie jest... Ja nie uważam tego za złego, jakby za, za coś złego. No, takie mamy możliwości. Oczywiście. E, tak działa ten nasz współczesny świat, tylko po prostu trzeba chyba... Umieć to filtrować i, i właśnie umieć znaleźć, żeby, żebyśmy my się w tym wszystkim jakby nie zgubili, nie zagubili, bo to jest myślę bardzo łatwe w dzisiejszym świecie. Ty mi zadałaś to pytanie w Twojej rozmowie, i trochę teraz odwrócę sytuację, bo pytałaś się, czego pokolenie milenialsów mogłoby się nauczyć od pokoleja, pokolenia Gen Z. No więc odwracając to pytanie, czego pokolenie Gen Z mogłoby się nauczyć od mojego pokolenia? O oh, wow, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Hmm. Niech się zastanowię, co, co ja doceniam i co mocno szanuję w takim starszym, mm, starszym pokoleniu. Hmm. Powiedziałabym, że twoje pokolenie w moich oczach jest bardziej takie decyzyjne i konkretne. I właśnie zmorą tego mojego byłoby to, że mamy... Za dużo. Za dużo. Za dużo tych możliwości. I nie wiemy na co się zdecydować. No. Mm, tak, to, to, to faktycznie. Nie wiem... Wiesz, teraz, teraz nie wiem, bo teraz pojawia się znak zapytania w mojej głowie, czy my jesteśmy bardziej konkretni, czy po prostu nie mieliśmy tak dużo możliwości i musieliśmy, wiesz, decydować po prostu yy, na podstawie, nie wiem, tylko mam wybór A i B, i może z tego to, to wynikało. Hmm, czy, czy rzeczywiście byliśmy jakimś takim pokoleniem bardziej, bardziej decyzyjnym? No, ale chciałabym myśleć, że tak rzeczywiście, rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony też powiedziałabym, że ja doceniam chyba w swoim pokoleniu to, że my. Jesteśmy też tak otwarci na te dynamiczne zmiany. Hmm. I na przykład nie mamy problemu z tym, żeby zmienić pracę, jak nam coś w niej nie odpowiada. Bo tak jak patrzę po no, swoich rodzicach, to będzie starsze od ciebie pokolenie, ale powiedzmy gdzieś tam właśnie takie 35-40 plus, że często tam jest taka historia, w ogóle jak już spojrzymy na naszych dziadków, to bardzo często, że ktoś przepracował w jednej pracy całe swoje tak. życie. Dzisiaj. To w ogóle nie znajdę chyba ani jednej osoby już wiesz, w moim wieku mamy 25 lat, no to już w ogóle na spokojnie, pięć razy zmieniona praca, bo w jednej coś mi nie odpowiadało, w innej nie widziałem ścieżki rozwoju, a gdzieś tam bardzo mi na tym e, zależy. I to myślę, że jest przejaw jakiejś takiej odwagi, że my jednak e, wiesz, chcemy nagle, no praca zazwyczaj stanowi bardzo dużą część naszego życia. Mm. I że mamy odwagę do tego, że okej, okay, jeśli tutaj w tej pracy coś mi nie odpowiada, to nawet jeśli powiedzmy. Pieniądze są bardzo dobre, no to ja nie pracuję, jakby, jakby nie, nie chcę, żeby ta praca była całym moim życiem. Chcę jednak je przeżyć w inny sposób i jeśli są inne wartości w innej pracy, no to ja wybiorę właśnie tę inną pracę, bo tam na tych wartościach mi bardziej zależy. Tak myślę sobie, że to nasze pokolenie, no, że ma bardziej takie podejście. Ale... I będzie szukało swojego happy place po prostu w innej e, karierze zawodowej mm -hmm. czy innej pracy, bo faktycznie, i w tym jest dużo prawdy, że mm, często też się słyszy takie historie od e, czy to moich rodziców, czy, czy pokolenia moich dziadków, że oni faktycznie przepracowali całe życie w pracy, ale pracy, której nie lubili. I ja rozumiem. Bo trzeba było zapewnić tak, byt. byt. Rodzinie, dokładnie. A teraz chyba jednak u Was najważniejsze jest to, żeby właśnie postawić siebie najpierw na pierwszym e, miejscu i, i myśleć się bardziej w tych kategoriach. Zdecydowanie. Zdecydowanie, że jednak mocno się fokusujemy na siebie, e, na tej takiej samoświadomości, że już nawet e, taki. Egoizm powiedziałabym, że jest pozytywnie postrzegany. Właśnie w takim y, kontekście, żeby najpierw założyć maskę tlenową sobie, zanim nałożysz ją drugiej osobie. No. Dokładnie tak. Taki, jak to się mówi, zdrowy egoizm. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja za każdym razem, i to chyba już wspomniałam w rozmowie u Ciebie, że za każdym razem, jak mam okazję porozmawiać z kimś z Twojego pokolenia, to. E, tak sobie myślę wow i drugą rzeczą, którą sobie myślę to to, co też już powiedziałam, że fajnie by było jakby moja córa wyrosła na takiego e, ogarniętego, dorosłego człowieka, więc serdecznie dziękuję za tą rozmowę i dziękuję też Marce Oriflame za to, że była partnerem tego odcinka i dała nam możliwość spotkania się tutaj u mnie w studiu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za gościnę i mam nadzieję, że nie zrobiłam złego PR-u mojemu pokoleniowi. Absolutnie nie. Bardzo Ci dziękuję.